witajcie kochani. Dzisiaj wycieczka do Mikołowa i Targ Staroci. Zobaczymy jakie te cuda będą. Artur wspaniało zobacz. Tu wiadomo, że tu jest dla ciebie raj. Dla mnie zresztą to jest tylko ceny jak zawsze z kosmosu. Pamiętacie co takie cymbałki? Ja pamiętam. Tu licznik stary, bazuka albo syreny, a czy jakiś stajak na choinkę, piękny. Stary grundik, miałem taki, się nagrywało. Artur wspaniała, zobacz. Piękne, nie? A tu patrzcie, na środku rynku takie piękne fontanny. Ogólnie rynek jest przepiękny. Będziemy oglądać dalej. Zobacz Artur, jakie szachy. Pewnie by ci się przydało do kolekcji. A taki tłuczek po naszym nudelkula to każda kobieta chyba by chciała mieć w swoim domu, żeby chłopa pogonić. Co jest dla detektorów sztuk. Ostatnio chyba świat Ani pokazywał klucze, zobacz, cała skrzynka. A tutaj takie stoisko. Jak jeszcze nie znacie, to polecam kanał Co Dzień Przyniesie. Tak jest. Siedzimy sobie na kawce na rynku i się wymieniłem nalepkami Co Dzień Przyniesie. Także my idziemy dalej po spotkaniu, a na kanał Co Dzień Przyniesie wpadajcie, zostawcie suba. Bardzo pozytywni ludzie. Na tyłach rynku takie ładne, spokojne uliczki, deptaki, czy jak to tam nazwać,
i wracamy do centrum znowu. Teraz taki dom w ogóle nie ma. Teraz nie ma takich mebelek do domku zielonych. Podstawa z maszyny do szycia. Szukam czegoś takiego, żeby stolik sobie zrobić. Tu jest taki rycerz ładny w zbroi. Aż mnie korci, żeby mi ten miecz zakosić, ale jest przyspawany. Tu macie kodziołki. Na środku rynku, zaraz po tych fontannach. Tutaj stoisko z aparatami fotograficznymi. Patrzcie, jaki wózek stary. Masakrycznie stary. Tu ktoś siedzi i pilnuje towaru. I tu na kolejnym zobaczcie, jakie mebelki dla domków, dla lalek. To jest masakra. Zaczyna trochę kropić. Dookoła w środku rynku są obstawione takimi informacjami. Nic, my idziemy na kawę, za niedługo będziemy się zbierać do domu, także do następnego, kochani.